W kraju, tutaj w ramach 5. Oddziału Komendy Głównej Armii Krajowej, został stworzony specjalny wydział, który nosił kryptonimy Syrena, Import, M2 Grad, i on zajmował się właśnie organizowaniem, przyjmowaniem tych skoczków cichociemnych. Została wydzielona taka placówki, zostały właściwie stworzone placówki przyjmujące zrzuty, placówki odbiorcze, zrzuty materiałowe, ale również przyjmujące cichociemnych. Personel tych placówek był szkolony, przygotowywany do odbioru zrzutów, do odbioru cichociemnych, wydawane były specjalne instrukcje. Świetnie zorganizowane placówki odbiorcze, z których zresztą doświadczenia tutaj polskiego czerpał później brytyjski SOE, który organizował zrzuty w innych krajach. Także takie placówki odbiorcze tutaj w kraju istniały i aby przekazać informacje o planowanych zrzutach, nadawane były specjalne melodie po audycjach polskich BBC. Były puszczane, ustalone melodie, które informowały o tym, czy będzie zrzut, czy też nie będzie zrzutu. Także to było wszystko świetnie zorganizowane po to, żeby bezpiecznie przyjąć cichociemnego skoczka. Cichociemny przed wylotem do kraju dostawał adres pod taki właściwie punkt kontaktowy, gdzie miał się zgłosić po wylądowaniu, gdzie miał dotrzeć i czekać na kolejne instrukcje. Po wylądowaniu cichociemni właśnie udawali się do tych punktów kontaktowych, tak zwanych lokali londyńskich, gdzie czekały na nie tak zwane ciotki, panie z referatu Ewa Pers, które tutaj pełniły bardzo ważną funkcję, ponieważ ich zadaniem było wprowadzić cichociemnych w to życie okupacyjnego kraju, czyli towarzyszyć im przez te kilka tygodni tego okresu aklimatyzacyjnego. Bo musimy pamiętać, że przecież większość z nich opuściła kraj we wrześniu 1939 roku i oni nie mieli pojęcia o tym, co tu się dzieje. Oczywiście byli przygotowywani, wiele czytali na ten temat, natomiast no, jednak teoria nie zastąpi praktyki. Tutaj niezbędne było właśnie takie płynne wprowadzenie ich w to życie okupacyjnego kraju, które no, ta okupowana Polska zupełnie inaczej wyglądała w stosunku do tego, co oni tutaj pamiętali, tak, z tego okresu, kiedy musieli opuścić kraj, więc musieli nauczyć się, jak zachować się w środkach komunikacji miejskiej, na ulicy. Ciotki uczyły ich takiego języka specyficznego okupacyjnego, musieli oswoić się z patrolami żandarmerii, które patrolowały ulice. Także tych kilka pierwszych dni to był taki czas odpoczynku, a później właśnie wychodzili na spacery. Ciotki objaśniały im wiele rzeczy, przygotowywały ekwipunek dla nich. Niezwykle odważne, dzielne kobiety, które oprócz tego, że wprowadzały tych cichociemnych w to życie okupowanego kraju, to również na ich barkach spoczywała cała logistyka, czyli zorganizowanie lokali właśnie tych kontaktowych, punktów kontaktowych, tak zwanych lokali gorących, gdzie przez następne tygodnie cichociemni, prawda, spędzali ten czas aklimatyzacji. Niezwykle trudne zadanie. Szacuje się, że było kilkanaście tych ciotek w sumie i po takim czasie aklimatyzacji, który różnie trwał, od 2 do 6 tygodni, niektórzy potrzebowali troszeczkę dłużej. Byli przekazywani, oczywiście byli zaopatrywani w podrobione dokumenty. One musiały być doskonale podrobione, no bo to decydowało o ich bezpieczeństwie, o powodzeniu misji. Także już z takimi dokumentami, z tym takim przygotowaniem do życia konspiracyjnego kontaktowali się z oddziałem pierwszym Komendy Głównej Armii Krajowej, gdzie dostawali informacje o konkretnym przydziale. I ci, którzy byli szkoleni w dywersji, w sabotażu, byli kierowani do Związku Odwetu Wachlarzu, a po scaleniu się tych organizacji do KEDYW-u, czyli Kierownictwo Dywersji, czyli ten organ, który zajmował się prowadzeniem walki bieżącej. Inni kierowani byli do oddziałów partyzanckich. W sumie najwięcej właśnie cichociemnych trafiło do sabotażu, do partyzantki, gdzie dowodzili oddziałami partyzanckimi.
około 170. Spora grupa, 50 trafiło do łączności, bowiem łączność decydowała o sprawnie funkcjonującym polskim państwie podziemnym. Także to też był bardzo ważny odcinek walki służby. Spora grupa również ciechociennych trafiła do wywiadu, tutaj bodajże 37, co też wywiad był niezwykle ważny dla sprawnie funkcjonującego państwa podziemnego. Głównie właśnie kierowani byli do tego wywiadu ofensywnego. Ale też spora grupa trafiała do sztabów, było sporo szkoleniowców, którzy szkolili przyszłych żołnierzy, oficerów Armii Krajowej. Trafiali również do legalizacji chociażby, gdzie zajmowali się podrabianiem dokumentów, produkcją skrytek konspiracyjnych, do Wydziału Lotnictwa Armii Krajowej. Ja tutaj przywołam dwa nazwiska osób, które rzeczywiście pełniły bardzo ważne funkcje w Armii Krajowej, w polskim państwie podziemnym, a mianowicie generał Leopold Okulicki-Niedźwiadek, który w czasie powstania był we wrześniu 1944 roku, pełnił obowiązki szefa sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej, a pod koniec powstania został ostatnim dowódcą Armii Krajowej, funkcję tę pełnił do stycznia 1945 roku. Czy chociażby druga osoba, to jest pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki, Heller, szef wywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej, który, co ciekawe, 2 października 1944 roku podpisywał układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie, de facto układ kapitulacyjny kończący powstanie warszawskie. Tutaj przywołałam temat powstania warszawskiego, więc mówiąc o cichociemnych, oczywiście nie sposób nie przywołać tutaj osób, które wzięły udział w powstaniu, bowiem z 316 cichociemnych zrzuconych do kraju, aż 91 wzięło udział w powstaniu warszawskim. Część z nich została zaskoczona powstaniem w Warszawie, czekała na przerzut, na przydział do innych okręgów, obszarów, ale oczywiście w momencie wybuchu powstania wzięła udział w walce i najwięcej walczyło w Śródmieściu, około 50, ale walczyli również na Starym Mieście, na Mokotowie, na Żoliborzu, Ochocie, czy wreszcie w Puszczy Kampinoskiej. Puszczy Kampinoskiej, tutaj pułkiem Palmiry Młociny dowodził słynny cichociemny Adolf Pili-Dolina. Także 18 z nich poległo w walce w powstaniu warszawskim. Kilku nie wzięło udziału w walkach powstańczych z przyczyn niezależnych od siebie. Po prostu znalazło się na terenach zajętych przez Niemców, bądź też zostało w pierwszych dniach powstania rozstrzelanych. Po wojnie cichociemni znaleźli się pod takim specjalnym nadzorem służb komunistycznych jako ci, którzy byli świetnie wyszkoleni, jako żołnierze polskich sił zbrojnych, przeszkoleni dodatkowo przez Brytyjczyków, byli postrzegani jako agenci obcego wywiadu. Nazywani byli pogardliwie dwójkarzami, andersowcami i właściwie od połowy czy 40. Rozpoczęły się ich aresztowania, inwigilacje. Już w 1945 roku niektórzy zostali aresztowani przez NKWD, wywiezieni w głąb Związku Sowieckiego, zwłaszcza ci, którzy tutaj działali w wywiadzie. Natomiast inni trafiali do więzień ubeckich, otrzymywali wyroki śmierci. Tutaj na kilku z nich został ten wyrok wykonany. Między innymi zostali straceni dwaj powstańcy warszawscy. Tutaj przywołam ich nazwiska. Kapitan Bolesław Kontrym, Żmudzin, czy rotmistrz Andrzej Czajkowski-Garda. Ale też myślę, że należy wspomnieć o słynnym, chyba najsłynniejszym żołnierzu niezłomnym, Hieronimie Degutowskim Zaborze, który został również stracony, a był cichociemnym. Także ta właściwie inwigilacja trwała do końca PRL-u. Troszeczkę to się zmieniło po Odwilży, ale była taka grupa cichociemnych, która rzeczywiście była inwigilowana właściwie do 1989 roku. Byli też tacy, którzy niestety złamali się, którzy poszli na współpracę ze służbami. Po prostu byli często szantażowani i takie również przypadki były, aczkolwiek większość jakby zachowała tę postawę moralną i nie dała się złamać. 316 cichociemnych skacze do kraju, ale ja bym chciała jeszcze wspomnieć o jednej grupie,
a mianowicie o emisariuszach politycznych. Skoczyło ich 28. Często o nich zapominamy, a przecież oni też wiele ryzykowali, byli przerzucani tutaj do kraju, wykonywali określone zadania. Wprawdzie nie składali przysięgi wojskowej, ale myślę, że to jest również ta grupa osób, o których należy, warto pamiętać, czyli 28 emisariuszy politycznych, popularnie nazywanych kociakami od nazwiska ministra Stanisława Kota. I jeszcze jedna grupa, o której myślę, że warto wspominać, 41 spadochroniarzy polskich sił zbrojnych na zachodzie przerzucona została do innych krajów europejskich, do Francji, do Albanii, Rumunii, Jugosławii. Ci chociażby byli elitą Armii Krajowej. Szkolili oficerów Armii Krajowych, żołnierzy Armii Krajowych. To było jedno z ich zadań. Walczyli właściwie na wszystkich odcinkach walki prowadzonej przez Armię Krajową. Na pewno ten taki odcinek, który był, myślę, że najbardziej taki niebezpieczny, to oczywiście działalność w sabotażu, w dywersji czy w partyzantce. Tutaj na pewno warto przywołać postać Piwnika Ponurego, legendarnego partyzanta, który dowodził tutaj oddziałami na Kielecczyźnie, później na Nowogródczyźnie i niestety został przez Niemców zastrzelony w walce w czerwcu 1944 roku. Kolejną postacią, którą warto tutaj przywołać, to jest chociażby Stanisław Jankowski, Agaton, legendarny cichociemny, który został skierowany po skoku do kraju w 1941 roku, został przydzielony do wywiadu, do pracy w wywiadzie i kierował tutaj komórką legalizacyjną, wydziałem legalizacyjnym właściwie, który zajmował się podrabianiem dokumentów. Robił to tak świetnie ze swoją ekipą, że między innymi zaopatrzony w te dokumenty niejaki Kazimierz Leski-Bradl przemierzał Europę właśnie na tych lewych dokumentach jako niemiecki generał. Udało mu się nawet zdobyć tutaj plany wału atlantyckiego. Także no, wiele takich ciekawych historii. Kolejna osoba warta tutaj przytoczenia to chociażby cichociemny Stanisław Bałuk-Kubuś. Dla nas taka postać wyjątkowa dla Powstania Warszawskiego, bowiem on oprócz tego, że działał w legalizacji, podrabiał dokumenty, to również kompletował materiał fotograficzny. Otrzymał taki rozkaz przed wybuchem powstania właśnie zrobienia zdjęć wszystkim ważniejszym obiektom w Warszawie. I te obiekty zostały utrwalone, także właściwie tutaj mało mamy materiału z tego okresu, właśnie z lipca 1944 roku, co tu w Warszawie się działo, a widzimy to na zdjęciach Stefana Bałuka, który to uchwycił. No i później w czasie Powstania Warszawskiego robił fotografie, zdjęcia na Woli, chociażby fotografował żołnierzy Batalionu 5. Kolejną postacią, którą na pewno warto przywołać, to cichociemny Adam Borys Pług, który był dowódcą oddziału Parasol, który wcześniej nosił kryptonimy Agat Pegas. I to nie kto inny, ale właśnie ten oddział pod dowództwem Borysa Pługa przeprowadził chyba najsłynniejszą akcję likwidacyjną w okupowanej Warszawie, a mianowicie akcję na Kuczerę, na dowódcę SS i policji na dystrykt warszawski Franca Kuczerę.